Dzień dobry, niezwykle szybki tygodniu. Ja wpadam tylko na chwilę, chociaż jestem pewna, że teraz się rozgadam, ale wpadam na chwilę, żeby Wam pokazać nowości, to znaczy nową tkaninę, która jest idealna na wiosnę, przynajmniej to jest moje poczucie, przeczucie. Nie było tak dużo szycia, jak planowałam w tym tygodniu, ale głównym winowajcą jest tutaj maszyna do szycia, która odmówiła mi może nie tyle posłuszeństwa, co po prostu zastrajkowała i miała gorszy czas. I ten gorszy czas spowodował, że przelałam na nią całą swoją frustrację, złość i złą energię, ale ogarnęłam. Znalazłam takie rzeczy, o których nie wiedziałam, że tam istnieją, że są i że trzeba je ruszyć, więc mam nadzieję odpukać. Temat maszyny jest zamknięty i teraz szyję i będę Wam mogła pokazać już za moment najpiękniejszą tkaninę, która kojarzy mi się z wiosną i z latem i mam nadzieję, że zostanie ze mną na trochę dłużej. Tak bardzo bym chciała, bo jestem nią oczarowana i mam nadzieję, że i Wam się spodoba i tak bardzo mi się po prostu kojarzy już z ciepłem, z wakacjami, z wszystkim, co cudowne i dobre, że po prostu musiałam z niej kilka rzeczy uszyć i zaraz Wam je pokażę. Zanim Wam pokażę te nowe tkaniny, to pokażę Wam jeszcze czytniki, to znaczy tak sobie czytniki, pokrowce na czytniki, znaczy tak sobie wymyśliłam, że to są, wymyśliłam, no to są pokrowce na czytniki i taką mają formę, ale oczywiście możecie tutaj włożyć cokolwiek chcecie, chociaż no myślę, że na pokrowiec na czytnik to jest na pokrowiec, na czytnik sprawdzają się najlepiej i one powstały z resztówek tkanin. Mają kolorowe zamki. Ja po prostu, cóż Wam mogę powiedzieć? Mogłabym mieć je wszystkie po prostu i wymieniać na swój czytnik. Oczywiście niektóre mają takie wielkości, które są. No, sprawdzałam, czy ta tkanina się będzie marszczyła, czy nie będzie marszczyła, i trochę tutaj przestrzeliłam z wielkością, więc to raczej nie jest na taki typowy czytnik, ale może ktoś z tej pięknej tkaniny i z tego pięknego pokrowca sobie znajdzie coś dla siebie. Ja postaram się im zrobić jak najwięcej zdjęć, bo one trzymają różne pikowania. Niektóre mają pikowania takie, w ogóle to jest bliźniaczy kolor, bliźniacza tkanina do tego, tylko właśnie w tym ciemnym kolorze. Mają różne pikowania, chociaż większość ma. Aha, dobra, tutaj mają prawie wszystkie. Wszystkie te kolory mają pikowania pionowe, ale zaraz Wam pokażę w pikowaniu takim właśnie w rąby, tak jak to. Mają różne kolory podszewek i też różne wymiary, więc nie wszystkie się pewno będą nadawały, jeśli macie. One się wszystkie nadają na mój czytnik. Ja Wam w opisie Wam podam wymiary mojego czytnika, więc wszystkie te, które tu mam, bo jeszcze mam kilka z podobnych materiałów albo z tych materiałów, które się nie nadają. Gdzieś coś po prostu szyłam gorzej i ten nawet mój czytnik niekoniecznie się tak bardzo luźno w to mieści, więc sobie możecie, jeśli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany takim pięknym pokrowcem, to rozmiary będą podane na dole. Ale to nie są wszystkie pokrowce, bo szyłam też pokrowce z muślinu i szyłam pokrowce z tych tkanin takich a la len, bo to nie jest len, ale z serduszek, które już znacie, z tej kwiecistej tkaniny. W ogóle tutaj ten oliwkowy zamek robi po prostu taką super robotę. Pięknie tu wygląda. I szyłam też z muślinu pokrowce. Sprawdzam, czy się bije. I uszyłam też te dwa pokrowce na czytniki z muślinu, i one właśnie są trochę węższe, chyba. No, one są właśnie ten jeden i drugi, więc to nie są pokrowce na czytnik. Nie wiem, na co się komuś przydadzą. Mam je i one też na pewno, jeśli wylądują na stronie, no będą właśnie w jakiejś albo zakładce, albo w jakimś takim opisie. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale skorzystam na pewno z tej Waszej rady, że jeśli coś mi nie wyszło, albo coś. No właśnie tak jak tutaj. One są ładne, piękne, ale niekoniecznie na tą szerokość tutaj na górze jest szerokością, przez którą wejdzie mój czytnik. Może są węższe czytniki, nie wiem. Może ktoś po prostu na coś innego sobie to przeznaczy, więc one gdzieś tam po prostu. Gdzieś tam kiedyś się pojawi jakaś informacja, że te rzeczy można złapać
w niższej cenie, ale mam tutaj jeden pokrowiec, który jest w rąby i to jest właśnie co? To jest pikowanie, które zostanie z nami na dłużej, bo cóż mogę Wam powiedzieć, szalenie mi się podoba i też po naprawieniu maszyny nie mam z tym pikowaniem problemów, a wcześniej miałam i to się kończyło tym, że nagle maszyna mi, nieważne, szyła źle i po prostu psuła te rzeczy. A tutaj jest na przykład pokrowiec na czytnik, on ma więcej przestrzeni, więc spokojnie większe czytniki się też tutaj zmieszczą. To jest ta po prostu przepiękna tkanina w kwiatuszki i z niej też są jeszcze kosmetyczki. To tyle. Pokażę Wam jeszcze, bo nie pokazywałam Wam. Nie pokazywałam Wam, bo dopiero teraz uszyłam. To jest kosmetyczka w stokrotki. To jest kosmetyczka w stokrotki. Wszystkie te moje kosmetyczki mają, chyba wszystkie, mam nadzieję, że nie wysłałam nikomu kosmetyczki bez kokardki, bo kokardka jest kluczowa, więc wszystkie są z kokardkami i to jest właśnie, znacie ją z portfeli, znacie ją ze smyczy, więc to są stokrotki, stokrotki wróciły, więc wysyłam stokrotki, a jeszcze mam, no właśnie, to też jest zamówienie, ktoś sobie wybrał i miał szansę wybrać z takiego pięknego koloru, takie trzy czytniki powstały, dwa. Dobra, to jest, no z tego będzie kilka toreb, ale ta tkanina już też jest niedostępna, po prostu. Ta jeszcze jest dostępna i ta będzie dostępna po świętach. Bo mogę Wam zdradzić, że z niej też powstanie kilka toreb i one będą też bardzo wyjątkowe. A nie, bo nie mogę Wam pokazać środka, bo to zostanie dzisiaj wysłane, ale na pewno dojdzie po weekendzie, więc nie pokazuję Wam środka. Ale tu jest właśnie to pikowanie w rąby na obydwu. Widzicie, jak ono widać na różnych kolorach. I teraz wreszcie mogę Wam pokazać to, nad czym pracowałam ostatni czas i co mnie bardzo mocno zajęło. I to jest przepiękne po prostu, czyli ta tkanina wiosenno-letnia. Zobaczcie. Zobaczcie to piękno. Wstawiam teraz porządne zdjęcia, które mi się udało tutaj, zdjęcia, film, który mi się udało zrobić. I z tej tkaniny też mam dwa takie pokrowce, takie inne, to znaczy to jest pokrowiec na czytnik. Poziome jest to pikowanie i on tak wygląda, taki jakby był szczuplutki. W środku są groszki, białe groszki na czerwonym tle, kropki, białe kropki, kropeczki tu są po prostu, więc to jest jedno i jest taki większy pokrowiec, jak ktoś ma bardzo duży czytnik, to tutaj się zmieści pokrowiec, ale nie wiem, to jest właśnie też ta wielkość, która nie wiadomo komu i na co, bo trochę to nie jest kosmetyczka, bo ma inny kształt, inny format, ale jest i też kiedyś gdzieś się pojawi, a to jeszcze dorzucam sobie do pokrowców na czytniki. No i to już są kosmetyczki, które mają kokardki, bo te kokardki tutaj po prostu też są tak urocze i robią robotę. Mają jednokolorowy środek, albo tam środek chyba jeden jest w groszki i one mają te rozmiary. Co, kotku? Które mają kosmetyczki? W każdym razie to są te same wielkości kosmetyczek, które są opisane na stronie. Ja sobie ściągnę zaraz i trochę później to pomierzę, ale to są dokładnie te same wielkości tych kosmetyczek, które już tutaj oglądaliście w poprzednich filmach. Mają różne kolory zamków, bo mają zamki, mają te cztery po prostu, bo mam je cztery uszyte, bo nigdy nie wiem, czy to też jest tkanina, którą pokochacie. To jest
pudrowy róż, jasny róż i fiolet. I ta fioletowa ma kropki. Myślę, że w przyszłości będę wprowadzać jakąś opcję, która będzie zmieniała, bo różnicowała cenę, ponieważ tkanina w kropki jest tkaniną 3 razy droższą niż tkanina jednokolorowa tutaj, więc to jest też coś, co przekłada się później na całą cenę tej kosmetyczki. Ta tkanina jednokolorowa też jest urocza po prostu, no ale tkanina w kropki, cóż, robi taką, wiecie, dodatkową jeszcze robotę, ale te 4 kosmetyczki, które mam w tych wielkościach, jeśli zdążę dzisiaj zmontować film i pokazać je na Instagramie, to jeśli będą dostępne, to pojawi się tutaj informacja, że są jeszcze dostępne, jak będę publikowała ten film, a jak nie, to one będą, ale już dopiero kiedy. Kiedyś, na razie nie, ponieważ na razie odkładam szycie kosmetyczek i zabieram się za szycie toreb, bo czasu mam coraz mniej, a torby powstają w bardzo wolnym tempie, po prostu, bym powiedziała, że w ekstremalnie wolnym, ale tych kilka kosmetyczek jeszcze jest i mam też jedną kosmetyczkę w takim większym rozmiarze, bo tutaj sprawdzałam, czy właśnie to opikowanie będzie się marszczyło, czy nie, więc jedna jest trochę większa. O, ona ma gorączki. I na wiosnę, na ten weekend wiosenny, wszystkie rzeczy zostają w tej cenie. Myślę, że do świąt. Później nie będzie możliwości ani zamawiania, ani też jakiegoś kupowania rzeczy, bo prawdopodobnie kwiecień będzie taki w zamyśle miesiącem, w którym będę mogła przyjąć tylko kilka zamówień, ale takich naprawdę maluśkich, więc no. Więc te piękności po prostu sobie tutaj są. Dajcie mi znać, znaczy ja mam nadzieję, że mi dacie znać, czy wam się podobają i czy je pokochacie tak jak ja. I nie wiem, bo bardzo się, znaczy nie wiem, mam takie, że wiecie, że po te tkaniny bym sięgnęła najpierw, ale mam też takie, że nie no, dajcie mi musliny albo dajcie mi kolor. Więc bardzo się cieszę, że w tym szyciu się trochę nie muszę ograniczać i mogę sobie szyć raz z tego, raz z innego materiału. Bardzo to jest przyjemne, bardzo to jest miłe. A teraz Was zostawiam z kilkoma kadrami tych kosmetyczek. I jeszcze raz dziękuję, że tu jesteście, a następny film, jaki się pojawi, to już będzie film z dzierganiem, mam nadzieję. Nie no, mam nadzieję, tak, to musi być film z dzierganiem, jeszcze przed świętami. Więc bądźcie czujni. Dziękuję, że tu jesteście. Bardzo.
zabieram je do maszyny do szycia ostatni raz i normalnie to wszystko, to prasowanie robię sporo szybciej, ale jak robię szybciej, to bardzo rusza mi się deska, więc żeby nie ruszała się deska, to trochę to sobie wolniej zrobiłam, ale to jest fajne. Dobra, do maszyny.